Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie. Film ten robię przeciwko kłamstwu Michalitów, jakiego dokonali odnośnie pierwszego sanktuarium w Polsce, świętego Michała Archanioła. Sancte Michale Archangele, defende nos in preolio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Tak, święty Michale, broń przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha, przeciw szatanom, którzy się poukrywali w zakonach i kuriozalnych pałacach. Posłuchajcie, bracia i siostry, jak was oszukali Michalici i kuria Przemyska. Dlaczego obecny generał Michalitów nie chce powiedzieć ludziom prawdy, że pierwsze sanktuarium w Polsce powstało w Bliznę w 1745 roku, a może to za namową kurii, której chcieliście się przypodobać i podtrzymujecie to kłamstwo, co? Za arcybiskupa Tokarczuka jeszcze wiara katolicka jakoś się trzymała. Tylko pojawił się jego ekscelencja upadku i nędzy Michalik, tak wiara katolicka poszła bocznym torem do zajezdni. A jak przejął pałeczkę wychowanek Michalika, jego niesławna wielebność arcybiskup Szal z przemyskiego kuriozalnego pałacu, to kościół zmienił się w diecezji w karuzelę, na której siedzą same wilki, które kręcą się tylko w kółko, aby było im dobrze. Aby było nam dobrze. Opowiem wam historię, którą opowiedział mi już nieżyjący zakonnik Michalitów odnośnie kościółka, który dziś jest sanktuarium w miejscu piastowym. Mówił tak. Mieliśmy piękny ołtarz w centrum z tabernakulum. Balaski. Po lewej stronie były dwa ołtarze i po prawej dwa. Przepiękne ołtarze, przy których składaliśmy Panu Bogu najświętszą ofiarę w rycie trydenckim, tak zwanym mszę wszechczasów po łacinie. Ale pojawiło się towarzystwo piórkowe, filantropijne, które chciało przypodobać się oficerom do spraw niszczenia i postanowili je rozebrać i potrzaskać siekierami. To dziedzictwo wiary katolickiej zostało pochłonięte przez ogień prawdopodobnie. W zamian macie dziś, zamiast pięknego katolickiego ołtarza, posoborowy stół z nową niekatolicką mszą, niegodną i pełną zwrotów pasujących do heretyków i buntowników, którzy pozbyli się ołtarzy katolickich na rzecz modernizmu, czyli zrównania się z wszystkimi heretykami naraz. No cóż, czego nie robi się dla kariery i przypodobania oficerom, najemnikom? Powiedział mi jeszcze o drugim kościółku Michalitów. Proboszcz chciał iść w ślady tamtego bandyty i postanowił usunąć stary ołtarz, gdzie błogosławiony Markiewicz odprawiał mszę świętą w starym rycie trydenckim po łacinie. Najął ekipę i zaczął wynosić ołtarz, ale pojawili się wierni katolicy i unosząc pięści do góry krzyczeli: spróbuj tylko, tylko spróbuj! I tak szybko, jak go wnosili, tak dwa razy szybciej wnieśli. To byli prawdziwi katolicy. Nie pozwolili sobie odebrać wiary katolickiej, która wywodzi się z prawowitego ołtarza katolickiego, jaki stoi w centrum świątyni. Pytanie zachodzi, gdzie są teraz prawdziwi katolicy? Zgodnie z Ewangelią, a niewielu się zostanie. Prawdziwy katolik to nie tylko ten, co jest na papierku. To taki, który będzie stał na straży i bronił wartości świętych obyczajów naszych ojców i wszystkiego, co w świątyni jest katolickie i uświęca duszę. A was przerobili dziś na wrzeciono. Przez waszą letniość utraciliście święty gniew i gorliwość o dom pański. Pozwoliliście go przerobić
sprofanować i wpuścić, jak to jest u Michalitów, heretyków różnego typu maści, neokatechumenat żydowski, odnowa w Duchu Nieświętym, wywodząca się od zielonoświątkowców i tak dalej można by wymieniać. Wszystkie dziadostwa mogą być, tylko nie katolickie, tradycyjne ze świętymi obyczajami błogosławionego Markiewicza, który krzewił wiarę katolicką. Posłuchajcie mi, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Czy wy naprawdę chcecie żyć w kłamstwie? Zrujnowali wasze wnętrze, duszę z katolickiej przerobili na judeoprotestancką. To, co wam mówią i uczą, to nie jest wiara katolicka. Pozbyli się 5 katolickich ołtarzy wraz z wiarą i porzuciwszy Kościół, oblubienicę Chrystusa na rzecz stołu w prezbiterium i całą jego nauką. Tyle tam sakrum, co wizerunku Matki Bożej. Reszta to trupia zimna otchłań ziejąca pustką. A gdy już zniszczono ołtarze katolickie, postanowiono zniszczyć braci i kapłanów katolickich, tradycyjnych, którzy trzymają się świętych obyczajów i swojego założyciela. Obecny generał Wilk przez 7 lat pierwszej kadencji wyrzucił więcej zakonników z zakonu niż poprzednicy od II wojny światowej aż do dziś. Teraz został wybrany za zasługi niszczycielskie wiary katolickiej na drugą kadencję. Ciekawe, ilu teraz zakonników wyrzuci, którzy zgodnie z Ewangelią i nauką Kościoła krzewią tradycję i trzymają się świętych obyczajów ojców, które są zapisane w prawie kanonicznym. Robią to w tak perfidny sposób, że po cichu piszą list, który potem bratu czy danemu ojcu niespodziewanie wręczają, uzasadniając, że są nieposłuszni i nietolerancyjni. A co mają być tolerancyjni? Na grzech i błąd? To nie ci kapłani i bracia, co byli tam, powinni być wyrzuceni, tylko ci, co teraz tam siedzą. Wilki w owczarni, najemnicy, którzy weszli bocznymi drzwiami tylko po to, by niszczyć i kraść i paść samych siebie. I oszukiwać ludzi, kłamać. Karierowicze na usługach cyrkla i metra. Udają pobożniściów, jak mówił święty Maksymilian Kolbe, i kryją się za figurą świętego Michała Archanioła. Dlatego nie ma powołań do zakonu Michalitów i pustoszeje ten dom, bo nie ma tam wiary katolickiej i nie krzewi się nauki i czynów błogosławionego Markiewicza. A Matka Boża w Gieczwałdzie Osuchowej powiedziała: tylko wiara katolicka jest prawdziwa. Tylko to, co katolickie, Michalici porąbali, wyrzucili. A święty Michał Archanioł im nie błogosławi, bo on się trzyma wiary katolickiej. Dlatego zakon ogarnęła ohyda i spustoszenie z braku wiary katolickiej. To, co błogosławiony Markiewicz wypracował na rzecz wiary katolickiej i kształtowania w niej dzieci i młodzieży, wy, Michalici, wyszlamowaliście ten skarbiec na rzecz modernizmu, stołu posoborowego, który stoi dziś w prezbiterium i przy podobaniu się oficerom, którzy zapewnią wam zrobienie kariery. Wstyd i hańba! Tak więc nie dostaniecie już powołań do zakonu, bo powołania dostaje się tylko wyznając w pełni całą wiarę katolicką, tradycję i święte obyczaje Kościoła z doktryną katolicką. Teraz, jak generał został wybrańcem drugiej kadencji, będzie miał okazję dorżnąć resztę braci i ojców, którzy się trzymają tradycji, jak mówił święty Paweł, i cały Kościół katolicki. Ilu jeszcze wyleci dobrych braci i kapłanów z zakonu Michalitów, którzy trzymają się depozytu wiary? Jak wy wstydu nie macie? Przypuszczalnie generał zrobi to szybko. Może wtedy zostanie marszałkiem, a jak się dobrze spisze
i zniszczy resztę zakonników trzymających się tradycji Kościoła, to oficerowie buntownicy filantropijni wybiorą go na trzecią kadencję, nadając mu tytuł samego cesarza spustoszałego dworu. A pośmiertnie powieszą na tym dworze spustoszałym, opustoszałym tablicę, a na niej napis: cesarz w owczej skórze, który zarżnął w najkrótszym czasie historii świata wszystkich braci i ojców zakonnych, którzy krzewili wiarę świętej tradycji katolickiej i trzymali się świętych obyczajów zapisanych w prawie kanonicznym. Dlatego Pan Bóg odebrał wam błogosławieństwo, a w zamian dał przekleństwo z nieposłusznymi Bogu i Kościołowi zakonnikami, którzy dla kariery i podlizywaniu się kurii wydadzą brata swego za wierność Bogu i tradycji jego Kościoła na rzeź. Rzeźnicy w sutannach, którzy wyrzucają swoich braci za ich świętą wiarę i posłuszeństwo Bogu, będą mieć odpłacone tym samym po dwukroć. Generale Wilk, a Bóg to wszystko widzi, a święty Michał Archanioł ostrzy miecz, on już płonie. Wasze błogosławieństwo stanie się przekleństwem. Bierzecie czynny udział w zniszczeniu Kościoła, braci i ojców. Zakłamujecie prawdę. Wasza służba się rozpiesknie i okaże się ohydą spustoszenia wasz dom. Już jest. I tak do upadku dworu świętego Michała Archanioła i jego założyciela przyłożył rękę upadły cesarz z braku wiary katolickiej, który pohańbił tradycję Kościoła wraz z braćmi zakonnymi i ojcami zakonu, którzy chcieli iść drogą błogosławionego Markiewicza, krzewić wiarę katolicką i pielęgnować tradycję Kościoła katolickiego, zachowując przy tym święte obyczaje ojców zapisane w prawie kanonicznym. No cóż, wilków owczarni generałów i przyszłych upadłych cesarzy nam dziś nie brakuje. Mam pytanie do generała Wilka zakonu Michalitów, przyszłego cesarza upadłego dworu świętego Michała. Jest to tylko pytanie. Ile listów już szykujesz do zniszczenia kolejnych braci i ojców wiernych Kościołowi i jego tradycji? Pomyśl, generale, dlaczego tylko ja ci to mówię? Bo ten głos jest głosem ostatniej twojej nadziei i całego zakonu. Przekleństwo wisi nad twoją głową i tymi, co donoszą na współbrata, jednocześnie dokonując na nim rzeźli. Jeśli jeszcze raz hańbisz jakiegokolwiek zakonnika, czy to będzie brat, czy ojciec, tylko za to, że krzewi wiarę katolicką i pragnie iść krzewić to, co Kościół Święty naucza od wieków i założyciel, błogosławiony Markiewicz, wytyczył im taki szlak, wszystko będzie ci odebrane i tobie podobnym. Cała godność cię opuści. Oczywiście ten fakt oszustwa i kłamstwa będzie zgłoszony do Rzymu, do kongregacji, do spraw objawie. Pamiętajcie, bracia i siostry, pierwsze sanktuarium to nie jest miejsce piastowe u Michalitów, które wyświęcił arcybiskup Michalik w 2007 roku. Jest to kłamstwo. Prawdziwe i historyczne miejsce jest w Bliznem, które biskup Sierakowski, późniejszy arcybiskup, mały kościółek na wzgórzu objawienia się świętego Michała Archanioła, podniósł do rangi sanktuarium. I tam trzeba jeździć. Jest to pierwsze sanktuarium w Polsce na wzgórzu świętego Michała Archanioła wraz z historycznym wydarzeniem. O to trzeba zawalczyć i to przywrócić. Jak i Gargano, tak i w Bliznem święty Michał Archanioł nie bez przypadku objawił się na górze.
Samo niebo się o to miejsce upomina i nic nie stanie nam na przeszkodzie, nawet sam obecny generał Wilk z całym zakonem wstydu i hańby dziś. A wy, bracia i siostry, zejdźcie z tej drogi, szerokiej, heretyckiej drogi. W górę zaciśniętą pięścią walczcie o Kościół i wiarę katolicką, o której mówiła Matka Boża w Giecławdzie i Osuchowej, że tylko ona jest prawdziwa. Święty Michał Archanioł, z inną nie będzie się tutaj bratał. To pewna wygrana, bo nie walczycie o siebie, tylko o Kościół Chrystusa. Stańcie do walki z najemnikami i wilkami w owczarni, by was nie pożarły te żarłoczne wilki. Nie sutanna ani habit czyni człowieka człowiekiem i kapłana kapłanem. A święty Michał Archanioł będzie z wami, bo Kościół katolicki jest walczący i wojujący. Niebo brzydzi się nowinkarzami, ludźmi letnimi, którzy tolerują tych, co niszczą wiarę katolicką, aby się tylko im przypodobać. Zakony niszczą braci i ojców na służbie Kościoła i zakonów. Nie traćcie ducha. I na koniec kieruję te słowa do kurii przemyskiej arcybiskupa Szala i generała Wilka. Tuszowanie i zacieranie prawdziwej historii miejsca objawienia się świętego Michała Archanioła jako pierwsze w Polsce sanktuarium jest przestępstwem. Zacieranie szlaków swojego założyciela, błogosławionego Markiewicza, który prowadził dzieci i młodzież na nabożeństwa na górę objawienia świętego Michała Archanioła do pierwszego w Polsce sanktuarium w Bliznę, jest również przestępstwem. I tak jak jest zapisane, sąd i oczyszczenie zacznie się od domu Pana, tak też się stanie. Film będzie dostępny na innych kanałach również. A teraz podsłuchujcie, podsumowując to wszystko krótko, byście to zrozumieli. Przełożony domu zakonnego w miejscu piastowym w latach 70. kazał usunąć wszystkie ołtarze katolickie z obecnego dziś sanktuarium w miejscu piastowym. Później był radcą generalnym i sekretarzem zgromadzenia przez kilkanaście lat. To był awans za urządzenie rzezi na katolickich ołtarzach. O balaskach już nie wspomnę. Dostał również pismo pochwalne od Towarzystwa Filantropijnego, czyli Cyrkla i Metra z Poznania. Leżała sobie w starej bibliotece zakonnej. Była to laurka zwinięta w rulonik. Muszę spytać się świętego Michała, może mi powie, gdzie teraz jest. Pewnie ją ukryli. Pod koniec lat 90. zachorował i po niedługim czasie zmarł. W latach 70. to on był odpowiedzialny za usunięcie katolickich ołtarzy w kościele zakonnym na górce. A teraz będą myśleć, skąd ja to wiem, to i to, co teraz powiem. No cóż, stary, nieżyjący już zakonnik mi powiedział. Może coś szepnął też również święty Michał. Któż to wie? Posłuchajcie na koniec. To jest mocne. Błogosławiony Markiewicz z daleka targał figurę Matki Bożej do miejsca piastowego. Powiedział, tu stanie kaplica, kościół Królowej Polski. Matka Boża sama sobie ten kościół wystawi. Nie bójcie się o to. Zamysłem wewnętrznym błogosławionego Markiewicza było, by w miejscu piastowym było sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Diabeł wściekł się na Królową Polski. Wszędzie jej czci uniża dziś. Teraz w Giecławdzie chcą pod jej tronem zrobić wysypisko odpadów śmierdzących i to za aprobatą tamtejszej kurii. Wstyd i hańba i tyle. I dalej.
Jeden z ojców wpadł na pomysł, by dokonać koronacji Matki Bożej. Został zignorowany. Dziś już go w zakonie nie ma. Został wywalony, rozumiecie? Dlatego to wszystko wiąże się z sanktuarium w Blizny. Nikt nie chce, by wiara katolicka się odrodziła. Gdyby episkopat i Michalici powiedzieli to całemu światu, że w Polsce objawił się święty Michał, archeanioł, i to do Polski przyjeżdżaliby tu z całego świata i wiara katolicka by wzrastała, odrodziła się. Ale oni wolą żyć w kłamstwie, bo tak im jest dobrze. No cóż, oszustwo wyszło na jaw, a prawda zatriumfowała. Zdjęcia nie kłamią. Jak i tamtejsze, tak i obecne. Święty Michał Archanioł, jak i w Gargano, tak i w Bliznę, objawił się na górze. Oni się teraz będą tłumaczyć, ale prawdy nie ukryją. Skąd Peter to wie? No powiedział mi starszy, już nieżyjący zakonnik. I coś tam chyba szepnął święty Michał, archanioł. Ale tego wam nie powiem. To są tajemnice. Tak więc, bracia i siostry, naciskać na nich, dzwonić, żeby i do kurii tam, do tej przemyskiej tam, i do tego, do całego zakonu Michalitów, żeby przywrócili to sanktuarium, żeby wreszcie tam powstał jakiś prawdziwy, jak to się mówi, nabożeństwo prawdziwe do świętego Michała. Nie roz w roku, albo na jakiś czas. I jeszcze prośba przy okazji, bo mam bardzo dużo znajomych w Rzymie, centralnie tam. I mam prośbę, kochani, weźcie, skopiujcie ten film i podrzućcie go tam do kongregacji do spraw objawień. Tam od się bliżej, bo nim mój dojdzie, to będzie trochę czasu minie, nie? I te cztery osoby centralnie, co mnie słuchają z Watykanu, żeby się zastanowili nad tym, co mówię. To miejsce w Bliznę ma być przywrócone, nagłośnione na cały świat. A nie, że będziecie sobie wszystko zakłamywać. Jak wam nie wstyd? Jak wy wstydu nie macie tak publicznie mówić kłamstwo, które historycznie jest opisane w książkach i w ogóle? Jak wam nie wstyd? Dla kogo wy pracujecie, że zwolniacie prawdziwych kapłanów i braci zakonnych za to, że krzewią wiarę katolicką, bo się nie chcą upodobnić do was? Kim wy jesteście? Marionetki na usługach cyrkla i metra, tych filantropijnych panów. Jak wam nie wstyd? Nawróćcie się, bo wszyscy pójdziecie z hańbą. A wam, bracia i siostry, niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna, i brońcie wiary katolickiej, świętych obyczajów. Nie wchodźcie w to, co oni mówią, bo oni kłamstwo mówią. Jeżeli Bóg mówi, żeby klękać przed Nim, to oni mówią, stadzi do łapy. Nie robi się tak. Tylko masoni i ci, którzy są Żydami, pod nogami będą deptać partykuły ciała Pańskiego. Na to będą dawać zezwolenie. Tak samo jak dali zezwolenie na ten, tam w Poznaniu. Może nie tak zezwolenie to było, jak tam tak samo katowali Chrystusa. Już nie powiem kto, bo aż szkoda słów. Ty hostię mordowali i się nie udało. Przywróćcie nam pamięć Bliznego, pierwszego sanktuarium. To nie jest drugie. Jeżeli arcybiskup Sierakowski podniósł to do miejsca sanktuarium, to tak musi zostać ze względu na miejsce i objawienie. Jeżeli wam to nie pasuje, to spakujcie się i do mamusi, a nie będziecie dali niszczyć nie tylko wiarę katolicką, ale w sercach tak samo tych wiernych, którzy tam jeszcze są, nieznający nauki Kościoła. Ich możecie mamić, ale nie nas. Brońcie Gietrzwałdu również, bracia i siostry. Ci, którzy tam mieszkają, powinni dać opór, bo to, co mówi wójt, to, co mówi Górzyński arcykapłan, jest to kłamstwo, rozumiecie? Kłamstwo. Oni nie chcą waszego dobra. Im zależy na czymś innym. Nie pozwólcie, by pod tron Matki Bożej, który znieśli tam aniołowie,
żeby wysypywane były śmieci. Wstyd i hańba takim ludziom. Mieli nam służyć, a nie my im. Dranie.